A więc wreszcie nadeszła ta chwila. Od królewny i zamku dzieli cię tylko drewniany mostek. Wkrótce osiągniesz cel i otrzymasz zasłużoną nagrodę. Pewnym krokiem wkraczasz na mostek. Nagle drogę zastępuje ci jakaś poczwara. Hola, hola, powiada. To jest mój most. Jeśli chcesz nim przejść, musisz zapłacić 5 dukatów. Ja jestem troll i to jest mój most. Stajesz, zaczynasz grzebać po kieszeniach. Robisz to tylko, żeby zyskać na czasie, bo wiesz dobrze, że żadnych dukatów tam nie masz, bo ostatni wydałeś wczoraj na nocleg w gospodzie. Gdzieś je musiałem mieć, gdzieś je miałem, powtarzasz. Wreszcie mówisz, zgubiłem, nie mam, ale ja muszę, tam wejść. Przepuść mnie. Troll patrzy na ciebie pogardliwie. Nagle oblizuje się, a na jego obliczu pojawia się złośliwy uśmieszek. Dobra, powiada. Dobrze mi się ostatnio wiodło. Mam dużo pieniędzy. Zamiast brać od ciebie pieniądze, dam ci zagadkę. Rozwiążesz zagadkę, przejdziesz przez most. Nie rozwiążesz, tu oblizuje się ponownie. To jak? Nie po to szedłeś tutaj, myślisz sobie, aby dać się zatrzymać jakiemuś trollowi. Dobra, mówisz, dawaj zagadkę. No to słuchaj, powiada troll. I słuchamy zagadki trolla. A więc jak wiesz, za przejście przez most biorę 5 dukatów. Przyjmuję wyłącznie monety 5 i 10 dukatowe. Razem mam ich 900 sztuk. Zapiszmy może tę informację. Liczba monet razem 5 i 10 dukatowych to 900. No i słuchaj, powiem ci jeszcze, że razem mam 5500 dukatów. Razem 5500 dukatów. No i teraz słuchaj. Ile monet 5, a ile 10 dukatowych posiadam? Dokładnie. Co do sztuki. Masz na to 10 minut. Jak nie, tu oblizuje się ponownie. Czyli pytanie trolla jest takie. Ile monet 5 dukatowych, a ile 10 dukatowych posiada troll? No dobrze, czyli stawimy czoła trollowi i spróbujemy odpowiedzieć mu na jego zagadkę. No, może spróbujmy teraz tę naszą informację zawrzeć w jakichś równaniach matematycznych i może uda nam się je rozwiązać i wtedy osiągniemy cel naszej wyprawy, uratujemy księżniczkę i wrócimy do domu. Czyli może tak. Spróbujmy te informacje, które uzyskaliśmy od trolla, zapisać w postaci równań. W tym celu może przyjmijmy jakieś oznaczenia, czyli niech P to jest liczba monet 5 dukatowych. A D liczba monet 10
dukatowych. No i co wiemy, prawda? Co wiemy? Wiemy, że P plus D, że razem tych monet jest 900. Czyli razem tych monet jest 900 i to jest pierwsze równanie na te dwie wielkości, które sobie zapiszemy. I co jeszcze wiemy? Wiemy, że wartość wszystkich tych monet jest 5500 dukatów. Spróbujmy również tę informację wyrazić przy pomocy tych naszych niewiadomych P i D. Czyli tak, no, wartość jednej monety 5-dukatowej to jest 5 dukatów. Jeżeli mamy P monet, to ich wartość jest 5P. Czyli to jest wartość monet 5-dukatowych plus 10, wartość monety 10-dukatowej razy ilość, razy liczba monet 10-dukatowych. I wiemy, że razem to jest 5500. To jest druga informacja trolla zapisana w postaci równania. W ten sposób przełożyliśmy zagadkę trolla na dwa równania, na dwie niewiadome. Czyli P i D muszą jednocześnie spełniać te dwie zależności, te dwa równania. W ten sposób otrzymaliśmy coś, co nazywa się układem równań. Układ w następnym filmie rozwiążemy ten układ równań, odpowiemy trollowi na jego pytanie i uratujemy księżniczkę.